Rozwiązywanie problemów z trybem uśpienia i hibernacją w systemie Windows 11. Jeżeli komputer nie przełącza się w tryb uśpienia, nie wznawia pracy po przejściu w tryb uśpienia lub samoczynnie wznawia pracę, możesz wykonać kilka etapów rozwiązywania problemów, aby spróbować rozwiązać ten problem. Uruchom ponownie komputer, aby skasować wszystkie informacje z pamięci komputera. Jeżeli nie można przełączyć komputera w tryb uśpienia lub nie można wznowić pracy po przełączeniu go w tryb uśpienia lub hibernacji, uruchom ponownie komputer, aby usunąć wszystkie informacje z jego pamięci, co może przywrócić prawidłowe działanie komputera. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows, wybierz polecenie Zamknij lub wyloguj się a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie. Jeżeli po ponownym uruchomieniu komputera problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku. Sprawdź, czy przyczyną problemu jest jakieś podłączone urządzenie. Niektóre urządzenia mogą być przyczyną problemu z funkcją uśpienia lub wstrzymania. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia, takie jak drukarki, skanery i napędy USB. Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie oryginalna mysz, monitor i klawiatura. Jeżeli mimo odłączenia wszystkich niepotrzebnych urządzeń problem występuje nadal, przejdź do kolejnego kroku. Skonfiguruj ustawienia urządzenia, aby umożliwić przełączenie komputera w tryb uśpienia lub wznawianie pracy. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń. Na liście urządzeń rozwiń gałąź klawiatury, a następnie wybierz nazwę klawiatury. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę klawiatury, a następnie kliknij polecenie właściwości. Na karcie Zarządzanie energią zaznacz pole wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera i kliknij przycisk OK. Urządzenia sprzętowe takie jak mysz bezprzewodowa, klawiatura, karty sieciowe lub urządzenia audio HD mogą powodować samoczynne wznawianie pracy komputera. W takim przypadku usuń zaznaczenia pola wyboru, zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera. I kliknij przycisk OK. Jeżeli zmiana ustawień urządzenia w oknie manager urządzeń nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do kolejnego kroku. Zmień ustawienia trybu uśpienia i ekranu w oknie opcję zasilania systemu Windows. W systemie Windows wyszukaj i otwórz panel sterowania. Wybierz polecenie opcje zasilania. Na ekranie wybierz lub dostosuj plan zasilania. Kliknij polecenie Zmień ustawienia planu. W oknie Zmień ustawienia planu zrównoważony wybierz żądane ustawienia ekranu i trybu uśpienia. Aby zmienić inne ustawienia zasilania, kliknij łącze Zmień Zaawansowane Ustawienia Zasilania. Na karcie Ustawienia Zaawansowane, rozwin kategorię, którą chcesz dostosować. Rozwin każde ustawienie do zmiany, a następnie wybierz żądane ustawienia. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Jeżeli zmiana ustawień planu zasilania komputera nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do kolejnego kroku. Wyszukaj aktualizacje dostępne dla posiadanego komputera i zainstaluj je. Do aktualizowania komputera z systemem Windows 11 możesz użyć usługi Windows Update i aplikacji HP Support Assistant. Więcej informacji o instalacji aplikacji na komputerze można znaleźć w filmie Uruchamianie usługi Windows Update w systemie Windows 11. Więcej informacji o instalacji aktualizacji za pomocą aplikacji HP Support Assistant można znaleźć w filmie Korzystanie z aplikacji HP Support Assistant w systemie Windows 11. Jeżeli po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows, aby rozwiązać problemy z trybem uśpienia i hibernacją. Zmień ustawienie usług aktualizacji z automatyczne opóźnione uruchomienie na ręczny. W systemie Windows wyszukaj frazę usługi i uruchom to narzędzie. W oknie Usługi kliknij dwukrotnie pozycję Usługa Inteligentnego Transferu w Tle. Z listy rozwijanej typ uruchomienia wybierz pozycję Ręczny i kliknij przycisk OK. Upewnij się, że zainstalowano prawidłową wersję sterownika MEI. Przejdź do witryny pomocy technicznej HP i zezwól na wykrycie rodzaju komputera lub wprowadź numer seryjny komputera, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Windows 11 jako swój system operacyjny, a następnie wybierz wersję systemu operacyjnego. Kliknij przycisk Prześlij. W obszarze sterownik zestaw układów pobierz sterownik MEI i zainstaluj go. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows o nazwie Pokaż lub ukryj aktualizację i uruchom je. Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows ze strony Centrum Pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie wybierz polecenie ukryj aktualizację dla sterownika MEI. Uniemożliwi to komputerowi automatyczne instalowanie lub pokazywanie aktualizacji sterownika MEI w wersji 2120. Wykonaj czynności opisane wcześniej, aby zmienić ustawienie typu uruchamiania usługi Windows Update zręczny na automatycznie opóźnione uruchomienie. Uruchom ponownie komputer, aby ukończyć proces. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Oficjalne filmy HP Support znajdziesz na naszym kanale.